Witamy na 40. rajdzie podlaskim. Załoga numer 31, Andrzej Poniewierka, Łukasz Grzywna. Jesteśmy po opisie trasy. Trasy jak zawsze super, super przygotowane, super organizacja, atmosfera bardzo fajna, bardzo dużo załóg. Dzień dobry Państwu. Cieszymy się bardzo, że po tak długim okresie pandemicznym w końcu mogliśmy wsiąść do będziemy mogli wsiąść do samochodu, zrobić kilkadziesiąt kilometrów rajdowych. Czekaliśmy na to długi czas. Myślę, że będzie wszystko rewelacyjnie. Na razie tak wygląda. Dziękuję bardzo. Understand what I'm going through.
Serdecznie, nazywam się Włodzimierz Tymoszczuk, pilotem mojej imię jest Jacek Brzeziński. No dziś dzień był dosyć szybki, jeżeli chodzi o czas, tak? No i dosyć ciężki. Pogoda nam troszkę pokrzyżowała plany wieczornego przejazdu. Opisy robiliśmy na suchej nawierzchni. No, przejazd był na mokrej nawierzchni. No ale cóż, to są rajdy. No na dzisiaj mamy akurat, pracowaliśmy się w swojej kategorii na drugim miejscu, także jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. Witamy, załoga numer 37, Maciej Abramowicz, Kamil Heller. Jesteśmy po pierwszym dniu 40. rajdu podlaskiego. Podczas zapoznania rajd zapowiadał się słoneczny, suchy. Spodziewaliśmy się takich warunków, chociaż prognozy mówiły o deszczu. No i niestety przed prologiem spadł deszcz. Jechaliśmy po mokrym asfalcie na szutrowej oponie, ale to nic, było ślisko. Gorzej zaczęło się robić na części szutrowej, gdzie droga była bardzo rozkopana, coraz mocniej. Już na pierwszym przejeździe było bardzo głęboko, wręcz do kolana była kolejna. Na drugim przejeździe totalna walka o przetrwanie. Uszkodziliśmy trochę samochód, na szczęście 15-minutowy serwis pozwolił na naprawę tego. Mieliśmy wszystkie potrzebne części, jedziemy dalej, jutro tylko poprawimy ostatnie drobnostki w aucie. To prawdziwe odcinki, tak naprawdę takie typowo rajdowe, poszutrze. Myślę, że mamy zrobiony dobry opis. Teraz tylko trzeba wsiąść w samochód i pojechać. No myślę, że pogoda, mam nadzieję, że pogoda będzie lepsza i faktycznie pozwoli na szybką jazdę. Na pewno nie będzie się kurzyć, bo dzisiaj dosyć mocno pada. No i cóż, do zobaczenia jutro.
jedzenia pewnie. O, już kopci się w środku. Wstajemy? No jak chcesz, bo to teraz doprowadzimy do jakiejś katastrofy tam. Miło mi Państwu powiedzieć, że Polski Związek Motorowy obchodził w ubiegłym roku 70-lecie istnienia i Automobil Klub Podlaski także 60-lecie. I rajd, 40. rajd Podlaski bardzo sympatycznie wpisuje się w obchody tych całych uroczystości. Jest nam bardzo miło z tego tytułu. Dużo wysiłku, ale naprawdę to się wszystko opłaciło. Gratuluję Panie Prezesie, gratuluję jeszcze raz. Ja zawsze powtarzam, że dla mnie najważniejsi są zawodnicy, a tuż za nimi są sędziowie, którzy stoją na trasie i pilnują, żeby tym zawodnikom się jechało bezpiecznie. To było bardzo ciężkie i im się należy wszystkim wielkie słowa, należą wielkie słowa uznania. Dziękuję pięknie jeszcze raz. 40 lat Podlaski dla nas bardzo dobrze zakończony. Udało się powtórzyć wynik z zeszłego roku, wygrać klasę i generalkę w SKJS-ie. Warunki bardzo ciężkie tym razem, ponieważ pogoda nam trochę spłatała figla, dużo wody, deszczu, kałuż. Ale najważniejsze, że jesteśmy na mecie, samochód cały, my bez żadnych przygód, więc wynik jest bardzo dobry.
bardzo fajnie zorganizowany jak zwykle rajd. Szkoda, że nasi koledzy niestety po różnych perypetiach musieli się wycofać z tego rajdu. Miejmy nadzieję, że za rok się spotkamy w przynajmniej takim samym gronie. To jest nasz debiut na Super Coyotesie, na rajdzie podlaskim. Pierwszy raz też jesteśmy. Udało się przejechać, udało się zakończyć, tak. Staraliśmy się jechać ostrożnie, uważnie, nie popełniać błędów, nie śpieszyć się za bardzo. Natomiast udało nam się też zająć trzecie miejsce w klasie trzeciej w Super Coyotesie.